Mamy policzyć dziesiątkami. No to liczymy: 10, 20, tu czegoś brakuje: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jakiej liczby brakuje? Zatrzymajcie teraz odtwarzanie i odpowiedzcie na pytanie, jakiej liczby tutaj brakuje. Jeżeli liczymy dziesiątkami, to 10, 20 i 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Czyli brakuje liczby 30. W której odpowiedzi brakującą liczbą jest 30, w odpowiedzi C, więc zaznaczamy C. Inny przykład. Na którym rysunku dziesięciokółkowe ramki pokazują łącznie 20? Dziesięciokółkowe to może śmieszne słowo, ale chodzi o te wszystkie ramki. Każda z nich ma 10 elementów wewnątrz. Możemy policzyć: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Które z tych ramek A, B czy C pokazują 20? 20 to dwie dziesiątki, czyli dwie grupy po 10 każda. Tu mamy dwie ramki: 10, 20. W odpowiedzi A, dziesięciokółkowe ramki oznaczają razem liczbę 20. W odpowiedzi B mamy 10, 20, 30, 40, a w odpowiedzi C mamy 10, 20, 30. Czyli odpowiedź A jest jedyną poprawną odpowiedzią. Jeszcze jedno zadanie. Przeciągnij do zaznaczonego obszaru tyle ramek dziesięciokółkowych, żeby otrzymać 40. No to przeciągamy.